Znajdujemy się w centrum historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Jest bardzo fajne, ciepłe, letnie, wiosenne popołudnie i serwujemy zupę za przepis. Przepisy swojej mamy albo ciotki, albo siostry. Nie są to tylko słodkości, ale są też to słone rzeczy, są to różne wypieki, różne sosy. Dzieci z czterech wsi z Dolnego Śląska kilka miesięcy zbierało w swoich domach, na strychu, w piwnicy i w różnych zakamarkach niezwykłe rzeczy. Szukały tego, co przyjechało skądś. Inspiracją była dla mnie osobiście książka, którą przywiozła moja prababka z Lwowa, Quo Vadis, który dostałam na komunię. Kiedy czasami myślę o sobie, kim jestem, to dla mnie to jest jednak dosyć ważne, tak? Że moi dziadkowie, pradziadkowie skądś tam przyjechali i przywieźli różne rzeczy. I zawsze się zastanawiałam, dlaczego akurat tą rzecz przywiozły. Poprosiliśmy dzieci, żeby zapytały swoich rodziców, dziadków, czy też jest w domu coś takiego. Cukierniczka, młynek, maszyna do szycia. Chyba mamy najwięcej maszyn do szycia w ogóle, które skądś ktoś przywiózł na Dolny Śląsk, bo wszyscy jesteśmy skądś, przywieźliśmy coś w walizkach. I te rzeczy dzieci robiły im zdjęcia, zbierały o nich historię. Zdjęcia wydrukowaliśmy na tkaninie i pocięliśmy. I w tej chwili dzieci szyją to bardzo pięknie. Robimy wielki, wielokulturowy, wielowątkowy, wieloopowieściowy patchwork, który zawiśnie na ścianie. Był to projekt pod tytułem Od Matki, dedykowany kobietom, kobietom w wieku 50+. I wspólnie z paniami odkurzałyśmy wspomnienia przyjazdu do Wrocławia, ich historię z młodości i nie z młodości, które zamknęłyśmy w formie zina. Mama kupiła mi garsonkę z dzianiny. Zdaniem mamy była elegancka, ale ja czułam się w niej jak stara maleńka. Niestety musiałam ją przymierzyć. Mama stwierdziła, że świetnie w niej wyglądam. Zaakceptowanie garsonki spowodowało, że mama zgodziła się kupić mi czułenka wrzosowo-perłowe, wcześniej przeze mnie upatrzone. Miałam niestety pecha, bo nie było już mojego rozmiaru i mama kupiła mi takie czułenka, jak chciałam, ale ja nie przyznałam się do tego, że są o jeden numer mniejsze. Koszmar, garsonka i cudne czułenka, które mnie niemiłosiernie cisnęły.